Paula Klimek, dla MMA Rocks. Jesteśmy dzisiaj w Karpaczu na jubileuszowej gali Ladies Fight Night, a ze mną jest zwycięzczyni czwartego z kolei pojedynku Patrycja Krawczyk. Cześć Patrycja. Witam. Udało Ci się przedłużyć Twój cudowny win streak, ponieważ jest to już Twój rekord, to 7-0. Jak myślisz, jak Twoje odczucia? Jeżeli chodzi o samą walkę, ja przede wszystkim cieszę się, że ją wygrałam. Kto ją oglądał, wie, że pierwsze dwie rundy, no to nie do końca byłam tam sobą. W trzeciej rundzie wiedziałam, że muszę pójść do przodu i rzucić wszystko na po prostu na jedną szalę, żeby to wygrać. Tak też zrobiłam. Teraz na gorąco, no nie wiem, no przespałam dwie rundy po prostu. Byłam tak jakby zaspana. Przeciwniczka nie zrobiła mi niczego, co mogłoby mnie zaskoczyć. Ten cios, który gdzieś tam, po którym ja wylądowałam na dole, to nie był cios tak naprawdę, tylko moje poślizgnięcie się, więc no naprawdę tutaj, nie wiem, nie jest mi ciężko powiedzieć o odczuciach. Wygrałam, to jest najważniejsze. Myślę, że kolana czy kopnięcia z trzeciej rundy na pewno Erika poczuje. No właśnie, ta trzecia runda to zdecydowanie była taka najmocniejsza w Twoim wykonaniu spośród tych wszystkich poprzednich. Powiedz mi, co spowodowało, że byłaś w tym pojedynku taką slow starterką, bo z reguły nie jesteś i dlaczego nie mogłaś tak się odpalić? No właśnie, sama chętnie poznam odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, jest mi naprawdę mega ciężko powiedzieć. Zawsze ja idę do przodu, ewentualnie czekam na akcję. Tutaj no nie mogłam się odpalić po prostu. Nie wiem czego to zabrakło. Mocno przepracowałam swoje, ja byłam pewna swojej czy to kondycji, czy przygotowania swoich akcji, które w trzeciej rundzie po prostu robiłam jedna po drugiej, tak jak miało być. Z założenia tak miała wyglądać cała walka od początku. Nie wiem, po prostu ciężko mi się było odpalić. Czekałam na ten skok adrenaliny gdzieś tam na ringu. Nawet zdarzyło mi się przeklnąć, za co bardzo przepraszam w ogóle na ringu, ale to było takie z nerwów do samej siebie, że nie mogłam wystartować. Ale no nie odpowiem dlaczego, bo myślę, że sama muszę nad tym się zastanowić i to porządnie. Jak pokazują Twoje starty w K1, wychodzi Ci to super. Czy myślisz nad zmianą formuły? Może kiedyś jakieś starty w MMA, jak się na to zapatrujesz? Już redaktor innego portalu sprzedał mnie do MMA za białego Mercedesa. Czekam, aż uzbiera i może wtedy zobaczycie mnie w MMA. A tak na poważnie, no MMA jest mega fajną dyscypliną, która bardzo prężnie się rozwija. Ja uwielbiam kontakt z ludźmi, kontakt z mediami, z fanami, więc myślę, że tutaj dobrze bym się w to wpisała, ale tak naprawdę jeszcze mam masę rzeczy do zrobienia w stójce. Tutaj mam swoje założenia. Zobaczymy, jak będzie w połowie przyszłego roku. Na razie chcę odpocząć. Miałam 4 zawodowe pojedynki w tym roku. Myślę, że to jest dość dużo, jak na tak naprawdę 7 całych, tak? Więc ja miałam bardzo pracowity rok na każdej dużej gali, tak? Najpierw FEN, potem właśnie Ladies Fight Night. Są to duże organizacje, więc tutaj też stres dodatkowy, który jest przy przygotowaniach do takich gal, no męczy więcej, więc po prostu na razie w planach mam odpoczynek, a czy MMA to być może. A jak oceniasz samą galę, organizację Ladies Fight Night, ponieważ to nie jest Twój pierwszy raz występów na tej serii, po prostu tej federacji? Co nie myślisz, rozwija się, jest progres, jak to oceniasz? Nie, no Ladies Fight Night to ja po prostu wielkie big love dla nich. Robią to najlepiej, po prostu od strony stricte traktowania nas zawodniczek, kontaktu z federacją. Już nie mówię tutaj o samych walorach sportowych, bo jest bardzo mocny fight card, bardzo dobrzy sponsorzy, tutaj ludzie obecni. Zadbanie o nas, o zawodniczki, tak, czyli zakwaterowanie, garze, wszystko. No dbają o nas, robią gale w takich miejscach jak Hotel Gołębiewski w Karpaczu, więc po prostu jestem zafascynowana. Cieszę się, że taka federacja powstała w Polsce. Cieszę się, że mogę być jej elementem i życzę tutaj włodarzom federacji z okazji ich urodzin pierwszych po prostu wszystkiego najlepszego, żeby federacja się rozwijała i żeby tutaj walczyły same najlepsze zawodniczki i żeby słyszał o nas cały świat. Mhm. Czyli teraz już wiemy, jakie są Twoje plany na przyszłość, jeżeli chodzi o Twoją formę, chcesz sobie odpocząć, a jakie plany na dzisiejszy wieczór?
Na dzisiejszy wieczór no, mam zamiar zaraz wskoczyć pod prysznic, ubrać się bardziej wyjściowo, że tak powiem, i świętować wśród ludzi, którzy przyjechali tutaj dla mnie, bo przyjechali naprawdę z daleka, nawet ze Świnoujścia, moi znajomi, więc po prostu chcę tutaj zejść do nich i razem z nimi świętować, po prostu i być w tym miejscu i korzystać z tego, że jesteśmy w Karpaczu, że jest grudzień, że jest fajny klimat. Ja wyszłam z tego pojedynku zwycięsko, więc nie mogę tutaj niczego innego powiedzieć. To jeśli chodzi o świętowanie, to ja się zapisuję do twojego grona, ponieważ jestem z zachodniego Pomorza, także po sąsiedzku. Słuchaj, no bardzo ci gratuluję, żeby ten win streak ciągle się powiększał, jeżeli chodzi o wygrane, żeby to zero zostało jak najdłużej tylko może. Powodzenia w przyszłości, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzięki.